Następne pytanie zadają posłowie: pan poseł Norbert Obrycki, Stanisław Gawłowski, klub Platforma Obywatelska, w sprawie wycinków drzew w Puszczy Białowieskiej, do ministra środowiska. Pierwsze pytanie zadaje pan poseł Norbert Obrycki. Bardzo proszę. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Puszcza Białowieska należy do naszych przyrodniczych skarbów narodowych. Zachowały się w niej ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym. Od setek lat natura dokonuje bezintegracji człowieka w obrębie puszczy samoregulacji. Proszę dlatego o odpowiedź na pytanie, dlaczego za wiedzą i na podstawie decyzji pana ministra dokonywana jest obecnie największa w ciągu ostatnich 30 lat wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej. Czy prawdą jest, że dokonuje się tego wbrew licznym opiniom ekspertów do spraw środowiska, a podstawą do decyzji były przede wszystkim tak zwane względy ekonomiczne i interes spółki Lasy Państwowe? Czy prawdą jest, że pan minister jeszcze przed objęciem funkcji ministra twierdził, że pozostawianie powalonych drzew szkodzi lasowi? I czy prawdą jest, że od objęcia przez pana teki ministra znacząco zwiększono wycinkę lasów w stosunku do roku poprzedniego w 3 nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej? Proszę o podanie, o ile procent. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Na pytanie odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pan Andrzej Konieczny. Bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Panie pośle, bardzo serdecznie chcę podziękować za zainteresowanie sprawami Puszczy Białowieskiej. Chcę powiedzieć, że Puszcza Białowieska jest w szczególnym polu zainteresowania pana ministra środowiska. I chcę powiedzieć również, że te praktycznie trzy pańskie pytania, pierwsze, drugie i ostatnie, jak również to trzecie, odpowiadam negatywnie. Nie jest prawdą, że aktualnie jest wykonywana, prowadzona w Puszczy Białowieskiej największa wycinka drzew w ciągu ostatnich 30 lat. Jeżeli nie jest prowadzona, a nie jest, więc drugie pytanie w tej sytuacji staje się nieaktualne. Pytanie o względy ekonomiczne. Jak również nie jest prawdą, że po objęciu przez pana ministra teki ministra zwiększono wycinkę w stosunku do roku poprzedniego o 40%. Szanowni Państwo, gospodarka leśna w całych lasach państwowych prowadzona jest w oparciu o dokument, który jest przygotowywany przez specjalistyczne firmy. Tym dokumentem jest plan urządzenia lasu i w tej chwili Puszcza Białowieska, tam są trzy nadleśnictwa, a wiem, bo pracowałem w Puszczy Białowieskiej, znam sprawy, które w tej chwili tam się dzieją. Dziękuję za to zaniepokojenie pana posła. I chcę powiedzieć, że w chwili obecnej mamy aktualne plany urządzenia lasu dla trzech nadleśnictw: Białowieża, Borowski, Hajnówka. Te plany obowiązują do roku 2021 i nadleśniczowie prowadzą racjonalną gospodarkę leśną w oparciu o zapisy tych planów, tylko i wyłącznie przeprowadzają czynności, które wynikają z zapisów tych planów. Również to pytanie dotyczące jakoby szkody wyrządzanej lasowi, bo tak ono brzmi, pozostawiania powalonych drzew, no również trzeba odpowiedzieć tutaj negatywnie, ponieważ pan minister nie formułował, nie twierdził, że pozostawianie powalonych drzew szkodzi lasowi.
Dziękuję bardzo za zaniepokojenie sytuacją. My też w tej chwili jesteśmy na etapie zbierania informacji, które docierają do nas z terenu Puszczy Białowieskiej, z różnych środowisk. Zbieramy materiały, ekspertyzy, różne badania. Ponadto od kilku lat to leśnicy właśnie dokumentują stan puszczy i to, co w tej chwili w puszczy się dzieje, a mamy do czynienia z degradacją drzewostanów. Mamy do czynienia w puszczy z tym, że dochodzi do rozpadu drzewostanów, a jednym z głównych zadań, które są nałożone na nadleśniczego, każdego nadleśnictwa, jest utrzymanie trwałości lasu, czyli zapobieganie jego rozpadowi. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której na dużych powierzchniach następuje rozpad lasu i zagrożenie utrzymania trwałości powierzchni leśnej na terenie właśnie tych trzech nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka, gdzie następuje degradacja drzewostanu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie dodatkowe zadaje pan poseł Stanisław Gawłowski, klub Platforma Obywatelska. Pani marszałek, panie ministrze, tak, ma pan rację. Jeszcze nie zaczęliście wycinki. Dopiero się do tego przygotowujecie. Z tego ostatniego zdania jasno już wynika, że tę pracę uruchomiliście, ale tak naprawdę to pytanie, które chciałem zadać, to pytanie zmierza do tego, o ile te trzy nadleśnictwa wystąpiły, o jakie kwoty, o jakie liczby wystąpiły do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zgodę na wycinkę lasów w tych trzech nadleśnictwach, o ile w stosunku do tego, co do tej pory było praktyką. Rzeczywiście tak jest, że na przestrzeni ostatnich lat udało się wypracować pewien konsensus pomiędzy leśnikami, pan tam pracował, więc pan doskonale to wie, środowiskami ekologicznymi, społecznością lokalną, konsensus zmierzający do tego, że ograniczamy w sposób znacząco wycinkę drzew na terenie tych trzech nadleśnictw, bo Puszcza Białowieska jest nietypowym lasem, szczególnym lasem. Lasem, który od ponad 600 lat ma ochronę i my chcemy ten las chronić, ale chronić biernie, nieczynnie, nie poprzez wycinkę, nie poprzez zwiększone pozyskanie drewna na potrzeby komercyjne. Dzisiaj rzeczywiście rozpoczęliście cały proces dotyczący przygotowania do wydania odpowiednich decyzji. Ten proces jest związany ze zwalnianiem ludzi. Zwolniliście dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. Zwalniacie inne osoby, które mają odmienną opinię w tej sprawie. To wywołuje ogromne zaniepokojenie różnych środowisk. Od Państwowej Rady Ochrony Przyrody począwszy, zna pan na pewno opinię tej rady, poprzez środowiska ekologów. Kilkadziesiąt tysięcy podpisów w tej chwili zebrano pod apelem i prośbą o zaniechanie procesu związanego z pozyskaniem dodatkowych dodatkowych drzewa. W związku z tym ja od pana oczekuję, żądam i apeluję, żebyście rzeczywiście przerwali ten proces, żebyście nie niszczyli ostatniego dziewiczego lasu na terenie Europy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Panią poseł proszę na sali o spokój. Pani poseł. Pani poseł, na pytanie odpowiada pan minister. Bardzo proszę, panie ministrze. Marszałek, Wysoka Izbo. Panie pośle, szanowni państwo, bardzo dziękuję i bardzo się cieszę z tej sytuacji, że jest pan bardzo zaniepokojony sytuacją Puszczy Białowieskiej. Również pan minister tą sytuację obserwuje, bada.
zbieramy informacje, zbieramy różne postulaty, pisma, które docierają do ministerstwa i zgadzam się z panem posłem całkowicie, że jest to największe dziedzictwo, jakie posiadamy. Największe dziedzictwo, jakie posiadamy, dziedzictwo przyrodnicze, bogactwo przyrodnicze, różnorodność biologiczna, siedliskowa, gatunki chronione, siedliska priorytetowe dla Unii Europejskiej. Właśnie tam są w Puszczy Białowieskiej. Ale przypominam również o tym, że każde nadleśnictwo w Polsce, nadleśniczy prowadzi gospodarkę na podstawie planu urządzenia lasu. Plan urządzenia lasu jest procedowany przez określone podmioty, wymaga oceny, jak również uzgodnienia. I w tej sytuacji chciałbym podkreślić taką rzecz, że Puszcza Białowieska jest dziedzictwem kulturowym lokalnej społeczności. I my nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nie uszanować tego obiektu, który był przez pokolenia wyprowadzony, hodowany do postaci, jaką mamy dzisiaj. Mamy udokumentowane materiały, są prace naukowe, że działalność człowieka w Puszczy Białowieskiej udokumentowana to jest V wiek przed naszą erą. Tam człowiek zawsze zarządzał tym bogactwem, dzięki tym ludziom właśnie z tamtych stron, z Podlasia, mamy tą puszczę w takiej formie, jakiej mamy. Pytał pan poseł o liczby. Panie pośle, tak jak powiedziałem, są plany urządzenia lasu. Sytuacja dotyczy szczególnie nadleśnictwa Białowieża, gdzie doszło do dramatycznej sytuacji związanej z kornikiem drukarzem, z gradacją kornika drukarza i degradacją drzewostanów. W związku z tym, zgodnie z polskim prawem, nadleśniczy złożył wniosek i w tej chwili procedowany jest wniosek o aneks do planu urządzenia lasu. Nadleśnictwa Hajnówka i nadleśnictwo Białowieża mają aktualny plan i postępują zgodnie z planem. Zatem tutaj pańskie obawy są przedwczesne i w tej chwili nieuzasadnione. Dziękuję bardzo, panie ministrze.